kompetencje miasta przyszłości, co mogą zrobić samorządowcy, by poprawić jakość życia w miastach. Moimi gośćmi są pan wiceprezydent Krakowa, Bogusław Kośmider, pan dr Wojciech Blacharczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, wykładowca akademicki, i pan Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Ja zacznę ten przegląd, dlatego że pan doktor stworzył taką definicję miast przyszłości, inteligentnych miast. Panie doktorze, czy Kraków jest inteligentnym miastem? No, dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, ja pracuję na dwóch uczelniach, pracuję też na miasta Krakowa. Sam mam doświadczenia samorządowe i krajowe, i zagraniczne. I głęboko wierzę w to, że idea Smart City, której jestem rzecznikiem, absolutnie nie nowa idea, bo wprowadzona, o czym pan prezydent doskonale wie, już kilkanaście lat temu w naszym mieście, jest to rzecz po prostu niezbędna na XXI wiek. Jest to element taki, który pozwoli miastom lepiej dostosować się do nowej, coraz trudniejszej rzeczywistości. Powiedzmy w ogóle, co to jest Smart City? Sama idea, sama definicja. Tak, oprócz Smart City pojawiła się troszkę młodsza definicja mówiąca o tym, że skoro mogą być inteligentne miasta, to trzeba tworzyć inteligentne wioski. I uważamy krakowski, cały czas o tym mówimy, bardziej miejski, coraz bardziej krakowski, oby tak się stało. Proszę państwa, koncepcja Smart City to nic innego jak dążenie do takiego miasta, które będzie coraz bardziej przyjazne mieszkańcom w coraz czystym środowisku, w środowisku naturalnym. Wartością tego wszystkiego jest to, że sama koncepcja to nie tylko dbanie o gospodarkę komunalną, o to wszystko, co jeszcze będę chciał zaraz podkreślić, co jest transportem nowoczesnym, co jest ciepłownictwem, co jest bardzo dobrą gospodarką wodno-kanalizacyjną, czy też odpady, prawda? Ale Smart City to też polityka społeczna, to też to wszystko, czy można wesprzeć swoich mieszkańców, jak im pomóc, tworzyć programy i wreszcie miasta w 2025 do 65 roku osiągną wskaźniki około 70% ludzi żyjących w mieście. Kraków jest jednym z kilku zaledwie polskich miast, których liczba mieszkańców przyrasta. Cały czas jest to pokazywane w statystykach, więc miasta muszą się do tego po prostu przyzwyczaić, ale nie na zasadzie zapraszamy. Trzeba tworzyć infrastrukturę, tworzyć rzeczywistość taką, którą Kraków oczywiście planuje. I na koniec mojej pierwszej części, mam nadzieję, że jeszcze coś będę mógł dodać, chciałbym powiedzieć, że Kraków przez ostatnie 12-14 lat występuje, jest zauważany i coraz bardziej doceniany w około 16 rankingach europejskich i światowych. Dla mnie ten najważniejszy ranking, czyli Smart City Index Singapuru, pokazuje miasto Kraków w roku 2020 na miejscu 58. Po pandemii jest to 80. miejsce, ale jest zaledwie dwa polskie miasta. Smart City Index Warszawa jest, bo w roku 2020 miała miejsce 53, Kraków 58, teraz było miejsce 75 Warszawa, a Kraków 80. I na sam koniec, zaledwie dwa polskie miasta, ale w rankingach europejskich tych miast polskich już jest kilkanaście, ale Kraków zawsze jest. Zawsze jest pierwszy trójce polskich miast. Na pewno, biorąc pod uwagę to, że Smart City Index to jest 200 punktów ocennych przy różnych kategoriach. Panie prezydencie, Kraków obrazował taką strategię. Tu chce żyć Kraków 2030. Jak ta strategia wpisuje się w Smart City? Znaczy, zacznę od tego, że ja wolę taką trochę szerszą definicję smart, czy tłumaczenie smart, nie tylko jako mądre czy sprawne miasto, ale przede wszystkim takie właśnie przyjazne. To znaczy smart w takim szerszym rozumieniu oznacza pewną taką elastyczność, dostosowalność, umiejętność, że tak powiem, nawiązywania i prowadzenia relacji w różnych kierunkach. Każdy chce mieszkać w miejscu, gdzie jest miło, sympatycznie, bezpiecznie, gdzie jest dobra komunikacja,
służba zdrowia, dobra edukacja i to wszystko to jest właśnie ten, to smart, to takie, taka przyjazność. Kraków przymierza, a jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo tutaj słusznie pan doktor mówił, że trochę inaczej to wyglądało przed pandemią, trochę po. Ale weźcie Państwo pod uwagę, Kraków jest tutaj no, jednym z nielicznych miast, które po pandemii, w pierwszym okresie, czy pierwszym roku po pandemii, ekonomicznie był mocniejszy niż przed. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że byliśmy elastyczni. Nasza społeczność pracująca była elastyczna i trafiliśmy na dobry i ogromny rozwój nowej gałęzi biznesu w Krakowie, nowej istniejącej od 10-15 lat, czyli całego tego systemu sektora firm osobowych, których ponad 100 tysięcy ludzi pracuje. Proszę mieć uwagę, tam średnia jest 13 tysięcy, średnia płaca. Więc to nam dało ogromny oddech w Krakowie. Strategia nie tylko, że jest realizowana, ale przymierzamy się i w zasadzie co roku dorobimy do jej ewaluacji, czyli oceny. Widzimy obszary, w których można powiedzieć, jesteśmy dalej niż zakładaliśmy. Jeden z takich obszarów rzeczywiście jest wzrost ilości mieszkańców. Wszystkie dane statystyczne, które mieliśmy wcześniej, wskazywały, że tak inne miasta, Kraków będzie redukował liczbę mieszkańców. Jest tak, że co roku przyrasta nam o kilkanaście tysięcy liczba mieszkańców, także samo jeśli chodzi o podatników. Skąd to się bierze? Przede wszystkim z dodatniego stada migracji. To znaczy nasi mieszkańcy to są w dużej mierze mieszkańcy, którzy do Krakowa, w Krakowie chcą mieszkać i przeprowadzają się. I mamy też coś, co planowaliśmy dopiero za parę lat, czyli taką jakby wtórną migrację. To znaczy jest grupa ludzi, która co roku wyprowadza się z Krakowa, najczęściej do Uważanka, czyli do tych gmin wokół krakowskich, ale już coraz większy strój powraca, ponieważ pewne wartości, które niesie ze sobą duże miasto, na przykład dobra edukacja, na przykład dobra służba zdrowia, no jeszcze parę rzeczy można by było, kultura i spędzanie czasu wolnego powodują, że jeżeli ktoś chce z tego korzystać, no to nie może mieszkać 50 km od Krakowa, bo wtedy jego dzieci nie zostaną na koncert, no bo nie będą miały jak wrócić. To tutaj podaję Państwu pewne szczegóły, ale generalnie widzimy to tak, że Kraków w wielu dziedzinach jakby wyprzedził swoją strategię, no nie w niektórych oczywiście nie wyprzedziliśmy, wręcz musimy parę rzeczy dokonić, ale generalnie w większości spraw jakby scenariusze, które żeśmy planowali, nie tylko się ziściły, ale ziściły się dużo szybciej. W efekcie mamy sytuację, w której przymierzamy się do korekty zmian i ta korekta pójdzie w kierunku, który też jest zauważany w Europie i w świecie, czyli metropolizacji. Po to jest koncepcja tak zwanego Krakowskiego Związku Metropolitalnego. Nie tylko po to, żeby większe udziały w podatkach mieć. To jest ten jeden z elementów. Ale główny element to jest pewna wspólnota, która pozwoli mieszkańcom Zielonek, Wieliczki, Krzeszowic czy Niepołomic korzystać do końca z możliwości Krakowa. Uważamy, to nie jest po to, żeby czuć się o wiele większym miastem, tylko to jest po to, żeby też nasi mieszkańcy mogli w drugą stronę z tego korzystać. I wydaje się, że następny rozdział strategii Krakowa będzie szedł w tym kierunku. To jeszcze może tak tylko uzupełnienia chciałabym też, żeby pan prezydent wyjaśnił. To są gminy okalające Kraków, gmina Uważanka i jaką część samorządów, ile samorządów stanowi metropolii? To znaczy w tej chwili to się jeszcze zmienia, bo tych gmin do końca było najpierw 11, potem 15, teraz jest chyba z tego co pamiętam 17, ale tu no, otrzymujemy akcent, może nie akcent, propozycje poszerzenia z różnych stron. Czyli są chętne gminy? Są chętne, bo wiecie Państwo, to jest tak, że duży może więcej, prawda? Duży może więcej. No ja dzisiaj właśnie nie zdążę dzisiaj na to spotkanie, ponieważ dzisiaj sesja na Radzie Miasta Krakowa będzie decydowana sprawa stworzenia spółki tak naprawdę metropolitalnej zajmującej się mieszkalnictwem. I z punktu widzenia Krakowa, jeżeli będziemy jednym organizmem, to czy nasz mieszkaniec mieszka w sale
w Zielonkach, w Krzeszowicach czy w Skawinie, to jest mieszkanie całej metropolii. Oczywiście niesie to za sobą szereg konsekwencji związanych z komunikacją, z wspólnym rozwojem, ale także co wymaga dana rzecz lepsze powietrze, bo jednym z celów Związku Metropolitalnego, takim celem wydaje się strategicznym, jest to, że musimy doprowadzić do tego, że nie tylko Kraków sobie poradził z piecami, ale także te gminy sobie muszą poradzić z piecami i zerwanie z tą tradycją starych, bardzo nieekologicznych piezów. Oczywiście tam węgiel zostanie, ale może być lepiej spalany. No i chcemy, żeby to był też jeden z efektów działań, jeśli chodzi o metropolię. Mamy tutaj też narzędzia, można powiedzieć, zachęcające dla mieszkańców. Mamy coś takiego w Krakowie, Karta Krakowska. To jest narzędzie adresowane dla ludzi zamieszkujących Kraków i płacących podatki. I mamy tych uczestników tej karty już ponad 300 tysięcy, prawie 400 tysięcy. Mają ogromne korzyści z tego i myślę, że w niedalekiej perspektywie kilku lat, pewnie następnej kadencji, jeżeli uda nam się ten zespół metropolitalny stworzyć, no to będzie też narzędzie, które będzie wspierało oddziaływanie metropolii na mieszkańców, w celu właśnie także poprawienia sprawy ekonomicznej. To bardzo ładnie, teraz przejdźmy do kolejnego eksperta w naszej dyskusji. Panie prezesie, ja chciałam zapytać o strategię spółki Nowa Huta Przyszłości, dlatego że ona powstała właśnie między innymi w ramach marketingowej strategii Tu chcę żyć Kraków 2030. Jak ona się wpisuje właśnie w ten trend inteligentnych miast? Tak naprawdę realizujemy jeden z celów strategicznych, tworzymy taki obszar rozwoju biznesowego miasta nastawiony na inteligentne specjalizacje, generalnie nastawione na przemysł, usługi związane z nowymi technologiami. Czyli tak naprawdę tworzymy w ramach strategii rozwoju Krakowa nową jednostkę urbanistyczną. Jest to dość niepowtarzalna szansa do tego, żeby tworzyć od podstaw coś, co nazywamy smart city. Rzeczywiście moglibyśmy długo dyskutować, jak należałoby to rozumieć i jak należałoby właśnie takie smart city budować. Pierwszą podstawową sprawą, którą przyjęliśmy za priorytet, to jest próba uchwycenia tego olbrzymiego terenu o prawie 800 hektarów, na których pracujemy, kształt miasta 15-minutowego. To jest jak gdyby podstawa, czyli niekoniecznie musimy rozpoczynać od jakichś bardzo wysublimowanych czy zaawansowanych technologii, ale jak trzeba wymyślić tę przestrzeń w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej przyjazna jej użytkownikowi, tak, żeby on nie musiał przemieszczać się na duże odległości po to, żeby skorzystać z usług społecznych, z przemysłów czasu wolnego, ale też dotrzeć do pracy. I to jest w dużej mierze już całkiem przyzwoicie wyrozumieniem zaadresowane. Mówię też dzięki polityce miasta, które rozpoczęło realizować ten projekt najpierw konkursu urbanistycznego, architektonicznego, a następnie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy już ich cztery, czyli praktycznie cały obszar, który okazujemy, jest w tym programie objęty. Oczywiście te miejscami wymagają korekty, bo widzimy w działaniu, że taka korekta musi następować. Ale tak naprawdę pokazują na to, że już na etapie planowania można stworzyć taką synergię tych podstawowych funkcji. Druga rzecz to jest oczywiście przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, bo wiecie Państwo, jak się czyta literaturę przedmiotu na temat Zalcity, mówi się o takich trzech etapach rozwoju. Pierwszy polegał na tym, że głównie producenci technologii próbowali powiedzieć, że mamy tutaj świetny produkt, który się na pewno sprawdzi, te produkty wcześniej się nie sprawdzały. Później wobec braku sukcesu takiej strategii myślano już troszeczkę inaczej, próbowano sobie wyobrazić, czego potrzebuje użytkownik. Tak?
często w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego takie rozwiązania wdrażamy. Wtedy między innymi pojawił się też żółte życiny przejścia na pieszy. Te rozwiązania też nie do końca są, też nie organizacje się sprawdzają. Nareszcie doszliśmy chyba wszyscy do jedynie służb tego przekonania, że najpierw trzeba dobrze zdiagnozować potrzeby użytkowników i na te potrzeby odpowiadać. Ale zwróćcie Państwo uwagę. Ale dobrze, potrzeby są różne z na wieku. To też, ale z tego potrzeby też zmieniają się w czasie. Zmieniają się też technologie, więc tak my tworząc nową jednostkę urbanistyczną, tworzymy infrastrukturę taką, w której te nowe technologie będą mogły zaistnieć wtedy, kiedy użytkownicy ich rzeczywiście będą potrzebowali. Tak oczekujemy te zadania, które strategia rozwoju Krakowa na nas nałożyła i w ten sposób staramy się dołożyć swoją cegiełkę do tego, inteligentnego miasta, jak jest Kraków. To bardzo ciekawe też stwierdzenie miasta 15-minutowego padło. Ja to pytanie zadam i do pana doktora, i do pana prezydenta. Czego zabrakło w takim razie w koncepcji, którą jakiś czas temu wystrój Kraków, chodzi o Kraków Nowe Miasto, i o stworzenie 15-minutowego miasta w dzielnicy Rybity? Ja myślę, że zabrakło pełnego dialogu i zrozumienia. 700 czy 800 hektarów, które miało być na Rybitach, przeznaczone na bardzo nowoczesną dzielnicę Krakowa, to jest ostatnia duża rezerwa terenowa, którą w Krakowie mieliśmy. To był pomysł na stworzenie w ciągu 10-20 lat części nowego Krakowa, nowego miasta. Czego zabrakło? Zabrakło przede wszystkim, myślę, dialogu i zrozumienia z różnych stron tego, co to ma być i jak to ma funkcjonować. Tam miejscowi, nazwijmy to miejscowi przedsiębiorcy, zablokowali po części ten pomysł, uznając, że działa on przeciwko ich interesom. Efekt tego jest taki, że oczywiście jest to, co było, natomiast sąsiedni mieszkańcy z dużych osiedli, które tam byli bardzo zainteresowani tym rozwojem, no bo tam to miał być włączony transport kolejowy i różne inne rozwiązania drogowe, nowe szkoły, no w ogóle nowa koncepcja prawie 100-tysięcznego miasta. Myślę, że zabrakło też takiego troszkę szerszego myślenia niż perspektywa najbliższych lat. To jest przedsięwzięcie naprawdę na 10-20 lat. Ja powiem tak, miałem okazję jako radny uczestniczyć w podobnej koncepcji, kiedy tworzono rozbudowę wokół dworca PKP w Krakowie. I tam też na początku były ogromne protesty. Były nawet protesty kolejarzy, którzy tam mieli swoje kłódki z hotdogami czy innymi rzeczami. I no jak to my tego nie będziemy, co my tutaj będziecie hipermarket robić, różne rzeczy szurno. Ja myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim czasie, bez od dłuższego już czasu, dużej polaryzacji we wszystkich kierunkach. Nie tylko politycznej, o czym wiemy, słyszymy, bo za chwilę wybory, ale także polaryzacji wartości. I są ludzie, dla których myślenie o takich sprawach jest zbyt abstrakcyjne i interesuje dziś i teraz. I w przypadku Nowego Miasta zabrakło wytłumaczenia, jak to dziś i teraz przekłada się na twój interes za 5-10 lat. Co z tego, że dzisiaj masz tu drogę? Pokażę nam chciały, żeby jego teren był terenem komercyjnym i go sprzedawał za 10 razy więcej niż kupił, prawda? I oni mieli też tą świadomość, ja też miałem tam swoich byłych klientów jeszcze, kiedy pracowałem w banku i mieli świadomość, że prędzej się musieli sam to wynieść, bo no nie da się, może nie jestem tu miasta, ale w mieście dalej prowadzić tak ciężkich produkcji, jakie tam były. Zresztą najlepszy dowód to jest to, co robi Mittal z Hutą, prawda? Powoli wynosząc się z poszczególnych specjalności, no bo to się po prostu nie opłaca. Jeszcze mamy tak w Polsce, że ten podatek od nieruchomości jest bardzo niewielki, więc jeszcze to można jakoś wytrzymać, ale prędzej czy później, w szczególności przy działalności gospodarczej, ten podatek będzie wzrastał, więc
więc to będzie miało coraz większe znaczenie i używanie tego albo złe używanie. Podsumowując, prędzej czy później wrócimy do koncepcji nowego miasta. Myślę, że w tej chwili już sporo przedsiębiorców z tamtego rejonu zrozumiało swój błąd torpedowania wszystkiego, bo nie da się, że tak powiem, dobrać wszystkich szczegółów. Myślę, że do tego też trzeba dojrzeć i sprawa nowego miasta to jest następna perspektywa Krakowa, tak samo jak sprawa Wesołej, czyli takiego obiektu w centrum miasta. No też kilkudziesięciu hektarów, no można powiedzieć, dzięki strefie recepcyjnej miasta, zaraz obok dworca, na terenie byłego kompleksu szpitali. To są rzeczy, które wymagają dużych pieniędzy. W Europie, w świecie najczęściej robi się to tak, że znajduje się wielkiego operatora komercyjnego, który bierze te 800 hektarów, czy 600, czy 300 i po kolei jakoś komercjalizuje. My nie chcieliśmy w coś takiego pójść, no zresztą to myślę, że też nie znalazłoby akceptacji ze strony Rady Miasta. Stąd no, zaczęło się tego samego, co w przypadku Projektu Przyszłości, to jest pewnego konceptu planistycznego, konkursu na plan. Ale no właśnie przy planie to się zatrzymało, no i myślę, że i przedsiębiorcy, i mieszkańcy, i władze dojrzeli do tego, żeby tą sprawą przyszłości się zająć. Myślę, że przed nami trudne zadanie pogodzenia sprzecznych interesów mieszkańców, bo tutaj można wymieniać nie tylko tę dużą inwestycję, ale też między innymi ta, która już jest realizowana obwodnica, prawa jednej strzejowicy. Tak, to znaczy, wiecie Państwo, to jest tak, że ten przykład, o którym mówiłem, Nowe Miasto, no, przedsiębiorcy, którzy tam byli zorganizowani, protestowali, zorganizowali olbrzymi protest, ale 300-500 metrów dalej, kilometr dalej jest wielkie osiedle, na którym mieszka 40-40 tysięcy i to oni są wyborcami, a nie tych 300 czy 500 przedsiębiorców. Więc nawet gdyby ważyć rację, ja to tłumaczyłem kolegom rady, tylko że wiecie, jak ktoś mieszka i nie ma takiej bezpośredniej motywacji, no to nie reaguje. Ale prędzej czy później to no, dojdzie do tych ludzi, że stracili na najbliższe 5 lat okazję, żeby żyć w trochę lepszym otoczeniu. Przypadek tramwaju na Miszczowice to też jest taki, że dobrze, budujcie tramwaj, ale najlepiej, żeby te drzewa zostały. No tylko, że wyobrażacie sobie Państwo tramwaj z Izakiem, no pomysł, żeby budować tramwaj, ale w mniejszym przekroju też teoretycznie był dobry, tylko że przepisy mówią jasno. Nie można tą linią tramwajową robić różnego rodzaju mediów, bo to jest zakazane. W związku z tym ta szerokość wokół tramwaju musi być wynikająca z przepisów. No i niestety jest tak, że ludzie, których to dotknie, kogoś, kto tam mieszka przy tym tramwaju, przy tej nowej linii, prawda? Kogoś, kto miał zawsze przed domem pięknego deba czy jesiona, a teraz będzie miał tylko tramwaj, no to jego to denerwuje. Ponieważ ich było dość dużo, no więc stworzył się protest, który też wynikał, myślę, z tego, że wtedy, kiedy było, to też jest taki problem, który zawsze wychodzi, że kiedy się projektuje inwestycje, robi się konsultacje, ale to było 5-7 lat temu, a już teraz mieszka inne pokolenie. Inaczej się patrzyło na pewne rzeczy 5-7 lat temu. Dzisiaj przed wyjazdem tutaj przysłuchiwałem się dyskusji na temat kładki bawelskiej, czyli kładki pomiędzy Kazimierzem a Dębnikami w Krakowie, która była marzeniem dla wielu. Wiemy, jak pozytywnie przyniosła efekt kładka Bernatka, prawda? To znaczy z Kazimierza na Pokórze. Więc ta kładka z Kazimierza na Dębniki też by przyniosła i na pewno przyniesie potężne korzyści aktywizacji już nie teren. Ale ludzie mówią, nie, my nie chcemy, znowu nam wypniecie tu dom, tu coś. No i wiecie Państwo, władza publiczna, i to też jest fakt, to też jest ta kwestia przyjazności, musi umieć z jednej strony rozmawiać, a z drugiej strony, kiedy kończy się rozmowa, podejmować decyzję, której ktoś będzie niezadowolony. Nie zawsze da się zrobić kompromis. No w przypadku tramwaju, no albo tramwaj będzie i wtedy trzeba wyciąć te drzewa, albo nie będzie, no i wtedy one mogą zostać. No przed tercją mandatu można sadzić nowe drzewa, ale też trzeba wyciąć, bo inaczej tego tramwaju tam nie będzie. Więc to jest trochę tak, jest nawet takie angielskie powiedzenie, już nie pamiętam jak ono brzmi, ale budujcie wszędzie, tylko nie u mnie, prawda?
czyli cokolwiek robicie, to ja potrzebuję tych dróg, potrzebuję tego tramwaju, potrzebuję nowej strefy gospodarczej i bardzo dobrze, że ona będzie, ale nie u mnie. Na Zachodzie sobie już z tym poradzili, jakby stosując dwa narzędzia. Jedno narzędzie to taki dialog upadłego, a drugi to jakieś takie, jakby to powiedzieć, bezwzględne rozstrzygnięcie, że jest pewien moment, gdzie to następuje. Taka asertywność i zresztą wiecie Państwo, my często jako samorząd mamy z tym do czynienia, że właśnie ci chcą, żeby to budować, ale ci mówią, że nie chcemy tego budować. Dzisiaj była dyskusja na temat tej spółki mieszkaniowej, no budujcie, budujcie. A my na gdzie mamy budować, jakbyście 16 hektarów terenów mieszkaniowych przeznaczyli podziele. Czyli to jest tak. My dajemy podziele, ale wy budujcie, ale nie mamy gdzie. No tak, ale my potrzebujemy ziemi. Myślę, że stoimy przed takim dylematem i ten dylemat jest cały czas jakby to jest rozstrzygany, jak to prowadzić, jak te rzeczy robić. Przykład, dawaj nam przykład nowego miasta, wiele innych przykładów, przykład Wesołej też jest dobry, bo tam pomysły są czas do nas. W związku z tym, jesteśmy w takiej fazie, że ludzie się bardzo angażują i bardzo dobrze, ale gdzieś ten profesjonalizm musi być, gdzieś musi być ten, kto powie, słuchajcie, tu się nie da tego wybudować, albo nie da się tego utrzymać, bo przepisy, bo to tamto. To teraz pytanie do pana doktora, ja dużo czy w takim razie ta idea zwarcyjki to nie jest tylko na papierze? Dwa zdania do pana prezydenta. Panie prezydencie, jestem też prezesem Krakowskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej przedsiębiorców, usługodawców związanych z turystyką, rekreacją i chcę panu powiedzieć, że racjonalne podejście ze strony przedsiębiorców też występuje. I kwestia Rybicz to nie jest kwestia absolutnie przegrana. Tak jest moje zdanie, bo uczestniczę w tych spotkaniach. W czasach trudnych, a w takich właśnie czasach jesteśmy, pojawia się mnóstwo aktywistów, którzy są głosem trybunami ludowymi, ale swoich własnych idei, często zarzutych, narzuconych politycznie. A to jest absolutnie oderwane od rzeczywistości. Doskonale pan prezydent wie o tym, jak Kraków był pomocny w okresie pandemii przedsiębiorcom krakowskim, kiedy mieliśmy zamknięte hotele, wszystkie restauracje, kiedy po rynku krakowskim hulały tylko gołębie i siostry zakonne czy księża. Myśmy mieli biuro dla Jana i jak wracałem z pracy z biura, to byłem faktycznie w takim pustym rynku. Po co to podkreślam? Podaliście rękę przedsiębiorcom, ponieważ niektórzy mieli możliwość gotowania na rynku, prawda? Restauratorzy, hotelarze. Ale obowiązuje przecież w polskich miastach i pewnie na całym świecie dowóz towarów do restauracji, hotelów w określonych godzinach. A Państwo podaliście rękę, ponieważ mogli jeździć z zestawami nawet na rynek, nawet na podwórze, na Kazimierz. I takie rzeczy są smart. Oczywiście nie jest to żadne mówienie, ponieważ wszyscy byliśmy w nowej, trudnej, pandemicznej rzeczywistości i przedsiębiorcy to naprawdę doceniają. To podkreślam, bo to jest bardzo istotne. Do pana prezesa chciałbym zwrócić się na jedną uwagę, do pani redaktor. Miasto 15-minutowe to miasto wspólnego interesu mieszkańców w określonej płaszczyźnie odległościowej. Jeżeli udałoby się faktycznie w tamtej części Nowej Huty Przyszłości dokopać do odwiertem brudnym, do geotermii takiej, która zabezpieczy, bo złożony jest wniosek, prawda, dalej nie jest oceniony, niestety Kraków przegrał w pierwszym rozdaniu, prawda, ale wniosek miasto złożyło, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w tym pomagało. Dlaczego to miejsce powstało na Senty ma? Na przykład. Ale dlaczego to podkreślam? Proszę sobie wyobrazić, że miasto wszędzie tam infrastrukturę swoją komunalną musi rozwijać. Jeżeli pojawiają się problemy geodezyjne, gruntowe czy własnościowe, MPC na przykład nie może wszędzie przeprowadzić, prawda? A odległości są olbrzymie. W samej sieci ciepłowniczej w Krakowie jest ponad 900 kilometrów. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ jako MPC krakowski staliśmy się pierwszymi, którzy w Polsce wprowadzili rozproszone źródła energii. To jest na razie tylko kilkanaście przykładów takich, ale
zmiany są wielkie. Jeżeli by się udało w kombinacie na jednej z hałd wybudować to, co zamierza Kraków, to, co zamierza MPS Krakowski, na przykład na hałdzie farma fotowoltaiczna dająca 30 czy 50 MW, to to jest kierunek taki, który miasto powinien zabezpieczać na przyszłość, a przyszłość ilości ludzi będzie zwiększana. Na jedno chciałem Państwa, Panie Prezydencie, zwrócić uwagę. Kiedy w czerwcu, w maju ubiegłego roku zrobiłem taką u mnie na wydziale na BH wśród różnych grup wiekowych ankietę taką, analiza opinii grup wiekowych dotyczących ich oczekiwań w stosunku do miejsca ich życia w perspektywie 5, 10 i 50 lat. Pytanie jest trudne, ale nie wymyśliliśmy nowego, wzięliśmy, dostosowując pytanie do rzeczywistości krakowskiej, pytania z Ipswich i z Peterborough w Kanadzie. Pierwszą grupę, jeżeli mogę jeszcze zająć sekundeczkę, zadano pytanie najmłodszym, co dla nich jest najważniejsze. Oczywiście rozrywka, place zabaw, skateparki, parki wodne, trasy rowerowe, młodzieży, czyli wyższej grupie, wszystko co powyżej, oprócz tego kultura, koncerty, transport, aplikacje, sport amatorski, ekologia pojawia się, czyste środowisko. Później grupa wiekowa 35-45 lat, ci najbardziej produktywni, lecznictwo otwarte się pojawia, dostępność do dóbr i usług, mieszkalnictwo, praca, rekreacja, e-usługi, usługi komunalne i ich jakość dla mieszkańców i środowiska. Grupa 50-60, wszystko co powyżej, oprócz tego lecznictwo. Oczywiście pojawia się lecznictwo zamknięte także, czyli odpowiednia specjalistyka, szpitale, e-usługi zdrowotne, administracyjne, sprawy gospodarcze, komunalne i ich jakość. No i wreszcie 65+. Dostępność do usług medycznych, specjalizacje, rekreacja, kontakt ze środowiskiem, czas wolny, uniwersytety trzeciego wieku i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to powiedziałem? Panie Prezydencie, kiedy zrobiliśmy takie dostosowanie do tego, co, jak to funkcjonuje w mieście Krakowie, i proszę sobie wyobrazić, 85% tych ankiet dawało pozytywne opinie ocenne z tym wszystkim, co jest planem na Smart City program, bo pan doskonale wie, że Kraków ma swój Smart City program opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. I na koniec tego wystąpienia, żeby to nie było takie słodkie, prawda, wszystko. Problemów jest mnóstwo. Zarządzać miastem milionowym i całą gospodarką komunalną, dostosowywać do stale zmieniających się warunków prawnych, administracyjnych, środowiskowych. Co pokazał panel, krakowski panel klimatyczny? Rzecz fantastyczną. Jak mieszkający... Ja nie do tego postawy. Nie rozumiem. Co pokazał ten panel klimatyczny? Później transportowy, prawda? On pokazał to, że dyskusja z mieszkańcami na poziomie wcześniejszym od podjęcia decyzji czy budowania strategii jest o wiele lepsza, bo pokazuje lepsze przekonanie mieszkańców, w którą stronę mamy iść. Stąd dzisiaj łatwiej rozmawiać będzie z obywatelem, co dalej będzie, no nie wiemy jeszcze, prawda, jak z tym klimatem, co z tym węglem i tak dalej. Wiadomo jedno. Wszystko to, co w mieście się dzieje pod kątem prośrodowiskowym, będzie miało zawsze swoje kilka procent oceny negatywnej. Bo ktoś tam mówi, że zieleni mamy za mało. Państwa, czy Państwo znacie takie oceny? Doskonały materiał jednego z profesorów Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa od nas, który na zasadzie ocen satelitarnych pokazuje, że Kraków jest na 8 miejscu, ocena satelitarna, bo co dostosowana do powierzchni administracyjnej miasta, pod względem zieleni w mieście. Na całym świecie. Ale zapewne każdy z Państwa ma przed oczami artykuły gazetowe krakowskie, czy audycje telewizyjne, kronika i inne, które pokazują, no jak to, wyprzedzają nas wszyscy praktycznie źle, w Krakowie to się tylko odbija. Nie jest to prawdą. I chodzi o tą prawdę. Więcej uzyska się w działalności samorządowej, jeżeli... Mówię, jest prawda, szacuj prawdę ekranu, no mamy prawdę ekranu. To w tym momencie tym bardziej. I kończąc ten wątek, chciałbym powiedzieć jedno. Koncepcja Smart City, koncepcja miast powolnych, koncepcja miast zielonych. Państwo wiecie, że one mają swoich wiele rodzajów, prawda? Ale naprawdę można dostosować do bardzo fajnych.
tych statystyk nas nie oceniają Polacy w International Smart City Index. To jest 200 punktów, które są takie same dla Atlanty, dla Nowego Jorku, dla... Oczywiście, że tak. I mniej ludnych, bardziej ludnych, prawda? I tak samo Kraków. Fajnie się. Żeby nie było tak pięknie i wspaniale, to powiem Państwu i to muszę powiedzieć, bo też powiedziałem to na konferencji Karpaczu. W tym roku Krakowowi w porównaniu z rokiem zeszłym brakuje około, mamy mniej około 1,5 miliarda złotych. Wszystko możemy robić i to dotyczy wszystkich dużych miast. Warszawa ma najgorzej, no bo ma największy budżet, ale Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź i tak dalej, wszystkie mniej więcej plus minus miliard brakuje w porównaniu ze spoczynkiem. W tym roku nie idzie, panie prezydencie, w pierwszej kolejności. To znaczy tak, w tym roku, może to jest śmieszne, co powiem, ale bardzo praktyczne, uratowały nas podróże igrzyska europejskie, które nam przynoszą około 400 tysięcy, czy tam 80 milionów złotych. To między innymi opłaty remontu. Tak, o remonty, czyli przerzucenie środków, natomiast no, będziemy przeciągali najprawdopodobniej inwestycji, bo nie ma innego sposobu. Tak to jest zrobione w większości miast w Polsce. To mówię, bo jeżeli to nie zostanie naprawione i te przychody z bitów nie zostaną, bo to głównie o to chodzi. Mamy 800, prawie 900 milionów mniej z bitu niż rok wcześniej. 900 milionów, prawie miliard. To po prostu w gospodarce domowej coś takiego się stało, no to chodzi. Jeżeli to nie zostanie naprawione, to kolejne lata będą latami łatanie dziur i to nie w drogach, tylko w budżecie. I wtedy będziemy mogli sobie teorię o Smart City robić, natomiast rzeczywistość będzie sprzeczeć i to nie tylko w Krakowie, ale wszędzie. To jest jedna z kluczowych rzeczy, która już natychmiast powinna być zmieniona, czyli finanse publiczne samorządów, bo jest bardzo źle. Panie Artuchaszu, jeszcze chciałam dopytać o spółkę i o problem, z którym aktualnie boryka się spółka, czy to też ma wpływ na funkcjonowanie spółki miejskiej? Mógłbym powiedzieć, że pan prezydent już odpowiedział na to pytanie. Generalnie, proszę Państwa, my jesteśmy specyficzną spółką, bo jesteśmy tak naprawdę instrumentem interwencji publicznej, którą miasto wykonuje. Akurat wspominam, że normalnie tego typu programy lokalizacyjne biorą na siebie operatorzy nieruchomościowi, no ale akurat na tych terenach, na których pracujemy, żaden taki operator nie byłby zainteresowany rozpoczęciem działalności. Tam najpierw trzeba wejść, prośbę o dyskutację, żeby skupić te działki, a później przeprowadzić duże działania, które zmierzają do ich uzbrojenia. I oczywiście pani nam się tutaj rozmawia o inteligentnych rozwiązaniach, inteligentnym mieście, ale jeśli Państwo, żeby to działało, to potrzebuje mieć na tym terenie różne światłowód, tak? Albo chociaż, żeby był zasięg GSM. Już nie mówię o 5G, ale LTE. Tak, no i to są rzeczy, o które na co dzień walczymy. Walczymy o kilometr drogi, drugi kilometr drogi, trzeci kilometr drogi. No trochę to jest rzeczywiście w Polsce, żebyśmy walczyli o to w Warszawie, a nie u pana prezydenta. Bo są te środki gdzieś się przeniosły. Ale żeby tak już została niewielką minutę, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, bo Państwu, że te środki się udaje pozyskiwać. One zarówno są z miasta, jak i z funduszy europejskich, to są już teraz środki też prywatnych inwestorów. W związku z czym ta praca jest wykonywana, to jest praca u podstaw, która już dzisiaj jest wykonywana w taki sposób, żeby wszystkie te elementy inteligentnego miasta albo zaistniały, albo mogły zaistnieć w przyszłości. To na przykład, nie wiem, trzy takich rozwiązań, które nawet nie warto mówić, bo jeśli są standardy, bo inteligentne oświetlenie, nie ma sensu, że coś się siedziło przez cały czas, skoro może chwycić się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba. My wprowadzamy też inteligentne kosze na świecie, żeby zmniejszyć ślady, żeby nie zawsze musiał tak podjeżdżać samochód i zabierać, czyli sprawdzać, czy tam coś jest, po prostu ten pojemnik powinien sam poinformować. Na każde 30 hektarów, które przeznaczamy pod inwestycje przemysłowe czy usługowe, urządzamy 4 hektary terenów zielonych, tak, żeby były te miejsca wytchnienia. Zaplanowaliśmy teren pod zabudowę mieszkaniową i skierowaliśmy go do deweloperów. To równocześnie urządziliśmy hektarowy park, który już właśnie
zanim jeszcze powstaną pierwsze bloki, bo pierwsze bloki będą pierwsze z drogi te najsilniej tego roku, żeby on zdążył wyrosnąć, jak się pojawią użytkownicy. Więc mamy tak naprawdę do czynienia też ze zmianą filozofii, ze zmianą myślenia. I to dla mnie najbardziej w tym wszystkim takim optymistycznym akcentem jest to, że wiecie Państwo, pracuję z ludźmi sporo o tym niższym. Dla nich to jest rzeczy tak oczywiste i tak normalne, że w ogóle nie pojawiają się inne pomysły. Muszę Państwu powiedzieć, że zarażam się o nim takim myśleniem. Pierwsza rzecz, którą zwróciłem, jak przyjechaliśmy tutaj z rejestru, prosił się o popatrza, którą dostałem i zbadałem pod kątem tego, czy to jest ekologiczne, czy też są to syntetyki. To myślenie młodych ludzi jest takie, że w życiu to musi być ekologiczne, to musi się oddawać do recyklingu. I w tym myśleniu, mamy też chwilę ze zmianą pokoleniową. W tym myśleniu są zmianą pokoleniową wiąże wielkie nadzieje, bo coś, co my dzisiaj dyskutujemy, obserwujemy, nazywamy i tak dalej, to jest już czymś tak oczywistym, jak to, że należy oddychać czystym powietrzem, pić czystą wodę, tak, a do pracy dojeżdżać. Kraków, druga woda po Singapurze za 2021 rok, pod względem jakości. To prawda, jak też Kraków też między innymi Szczecin. Ja taką refleksję wysyłam, że smart city to dialog z mieszkańcami, to patrzenie na ich potrzeby, to też determinacja samorządu z drugiej strony. Taki ładny cytat, który znalazłam na blogu pani Magdaleny Miller, dziś nieobecnej. Bierność potrafi zabić najlepiej zaprojektowane miasta, bo miasto to ludzie. Bardzo dziękuję moim gościom, pan Bogusław Wyszmider, zastępca prezydenta Krakowa, pan dr Wojciech Lekarczyk, wykładowca akademicki i pan Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa w przyszłości. Bardzo dziękujemy.